Jak zwykle mam prośbę, abyście, gdy przemawiam, modlili się, abym mówił słowa nie od siebie, od Pana Boga. Tym bardziej, że dzisiaj trochę trudne tematy będę poruszał, trochę może trudną, twardą mowę przedstawię. To tym bardziej jest to ważne, abym nie mówił od siebie, bo ja to mogę tylko pokaleczyć. A Pan Bóg wprawdzie czasem i nas tutaj pewną rózgę zastosuje, ale i leczy. I to jest ważne. Także pamiętajcie o tym, żeby czasem wspomnieć w swoich myślach o tym, aby właśnie poprosić, abym mówił rzeczy od Pana Boga, aby to Pan Bóg przemawiał. Także tak jak mówię, pewne tematy mogą być trudniejsze dzisiaj. Dlatego też pamiętajcie, miłuję Was, pamiętajcie, tutaj chodzi o to, abyśmy razem, żeby nam się docelowo żyło lepiej i ludziom, którzy... kontakt, których wejdziemy, aby się również żyło lepiej, tak? Także czasem, dlatego Biblia, niestety, ale jest przepełniona pewnymi uwagami, pewnymi przepisami, pewnymi naganami, tak właśnie po to, aby człowiek mógł być szczęśliwszy, abyśmy mieli to życie i życie w obfitości. Także chciałbym pewne zburzyć błędne wyobrażenia, jakie mogą się pojawiać w naszym myśleniu. I jedną z takich rzeczy jest, wydaje mi się, że takie pojęcie, że jakby osoby, które, znaczy ogólnie, że zbawienie będzie bardzo uniwersalne. Myślę, że czasem może się pojawiać taka myśl. Oczywiście my, jak tutaj siedzimy, ja podejrzewam, że nie uważamy, że wszyscy ludzie będą zbawieni, ale pytanie, jak nie wszyscy, to ilu? I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co Biblia mówi na ten temat. Biblia jest przepełniona symboliką. Mamy pewne historie, które są w Starym Testamencie, które możemy użyć do interpretacji tego, jak będą wyglądały wydarzenia przyszłe. I odnośnie samego przyjścia Chrystusa również mamy parę takich, i końca świata, parę takich właśnie symboli. Na przykład mamy kwestię potopu i zalanie świata, zniszczenie świata poprzez wodę. Otwórzmy Księga Rodzaju 7:13. Księga Rodzaju 7:13. I czytamy tam takie słowa. W tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz jego synowie, Sem, Ham i Jafet, a z nim żona Noego i trzy żony jego synów. I zwróćcie uwagę, mamy tutaj jakby symbol na ten symbol również Pan Jezus wskazał nam, gdy mówił o czasach końca. Symbol jakby końca zniszczenia świata, jaki będzie dokonany ogniem. I co jest przerażające, mamy 8 osób, które ocalało. Spośród wszystkich ludzi, a przecież jak czytamy ze zeznania, to ludzie żyli prawie 1000 lat, czyli... I ten czas, powiedzmy, do potopu to było około 1600 lat. Więc przez 1600 lat, gdy każdy człowiek żyje prawie 1000, bardzo dużo ludzi mogło być na świecie. To mogły być jak teraz miliardy osób. Oczywiście nie wiemy, tu możemy pewną spekulację robić, niemniej jednak zwróćcie uwagę, i to powinno nas troszkę otrzeźwić, do arki weszło 8 osób. Nie było żadnego kościoła wtedy. No czytamy, że byli synowie Boży, tak, i oni schodzili z góry. Dlaczego? Bo lud Boży był wtedy właśnie, ukrywał się w górach, jak to zresztą bywało na przestrzeni dziejów. Więc synowie Boży, tutaj ja wierzę, że to był właśnie Kościół Boży, ale oni gdzieś łączyli się ze światem i nie weszli do arki razem z Noem. Inną taką symbolikę możemy znaleźć w wejściu Izraelitów do Kanaanu. I przeczytajcie ze mną Księgę Liczb, 14 rozdział, werset 30. 14 rozdział i werset 30. Gdzie też mamy pewne przerażające wnioski, możemy wysnuć. Czytamy takie słowa. Nie wejdziecie do tej ziemi, którą przysiągłem dać wam na mieszkanie, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego, i Jozue, syna Nuna. Ze wszystkich osób, które wyszły z Egiptu, do Kanaanu weszły 2 osoby. Oczywiście nie wiemy, tutaj ciężko mówić o ile osób jest zbawionych, tutaj umarło jako w tej uświęcającej łasce, bo wiemy o tym, że Mojżesz również nie wszedł, tak? Niemniej jednak
fakt jest taki, że ze wszystkich osób, które wyszły z Egiptu i które zmierzały w stronę Kanaanu, do Kanaanu weszło tylko dwie osoby. Plus oczywiście potomstwo tamtych ludzi, ale ci, którzy wyszli, nie weszli, oprócz dwóch. Co jest również bardzo przerażającą symboliką. Ale możemy powiedzieć, że no okej, symbolika symboliką, może ją błędnie tutaj odczytuję. Mamy też parę fragmentów w Nowym Testamencie, które niestety, ale pokazuje nam podobny obraz. Otwórzmy Nowy Testament na Mateusza, rozdziale 7. Przeczytamy wersety 13 i 14. Mateusza, rozdział 7, wersety 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. A mało jest takich, którzy ją znajdują. Znowu mamy pewne zestawienie ludzi, którzy będą zbawieni i ludzi, którzy tego zbawienia nie zobaczą. I proporcja nie jest taka, jak może nam się to malować w naszych umysłach, że większość osób będzie zbawionych. Przerażające to jest, że większość osób będzie potępiona. Dlatego może Salomon pisze, że serce mędrca jest w domu żałoby. Z kolei już tak dosadnie, bo tutaj możemy powiedzieć, że mało, tak, o co chodzi, jest to zapisane w tym 1 Piotra 4,18, czyli w tym wersecie, jaki był czytany na wstęp, na rozpoczęcie przez Tomka. I tutaj czytamy takie słowa, że a ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik. Czyli moglibyśmy tu w tym poprzednim wersecie sobie pomyśleć, że ta resztka, ta garstka, tych niewielu, co znalazło drogę tą właściwą, to są ci sprawiedliwi. Ale Piotr nam daje kolejne sito. Pokazuje, że niestety, ale wśród sprawiedliwych, że sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony. Dlatego w ogóle jaka jest nadzieja dla tych, którzy nie podjęli w ogóle decyzji, aby pójść za Chrystusem, do których Ewangelia w ogóle nie dotarła, bo jeżeliśmy tam nie zanieśli. Jaka dla nich jest nadzieja? U Mateusza 22,14 czytamy takie słowa, że wielu jest bowiem wyzwanych, lecz mało wybranych. I to jest to, że Pan Jezus tego nie powiedział odnośnie wielu wezwanych, mówiąc o ogólnie świecie, który jest wezwany. On to mówił do faryzeuszy, on to mówił do Żydów, on to mówił do Kościoła, który był tym właściwym Kościołem w tamtych czasach. Oczywiście to jeszcze nie był Kościół, to jeszcze nie była eklezja, tak? Ale to było to zgromadzenie wiernych, które było tym właśnie zgromadzeniem wiernych, co do których Pan Jezus powiedział, że zbawienie wywodzi się od Żydów, mówiąc do Samarytanki przy studni. Czyli on mówił do Izraela, do tych wybranych i powiedział, że wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych. Czyli znowu to sito jest tutaj zastosowane nawet na Kościół Boży. My jesteśmy wezwani, owszem. My jak tutaj siedzimy, zostaliśmy wezwani, poszliśmy za tym wezwaniem. Ale czy rzeczywiście jesteśmy w gronie tych, którzy żyją tym przesłaniem? Którzy przez to sito gdzieś tam zostaną, przejdą. I myślę, że to jest takie trochę błędne wyobrażenie. Ja wiem, że ja zawsze też miałem takie wyobrażenie i tak jakoś niedawno tak zaczęło to do mnie dochodzić, że trochę inaczej wygląda świat. Większość osób, których my znamy, z którymi się spotykamy, skończą swoje życie na tej planecie. I nie wejdą przez bramy nieba. Dlatego, no dobrze, w takim razie przerażająca wizja, nie? Można się załamać. Panie Boże, no to po co ja w ogóle mam się starać? Po co ja w ogóle mam cokolwiek robić? No ale myślę, że jak sobie to uświadomimy, to może tym bardziej będziemy cenić dar, jaki mamy dany przez Jezusa. Więc jak w zasadzie być zbawionym? Co mam zrobić, aby właśnie nie samo
bycie w Kościele, ale jakby co mam zrobić, abym był wśród tych wybranych, wśród tej wąskiej drogi, wśród tych niewielu, tych, co z trudem, ale z trudem będą zbawieni. Zastanówmy się nad tym. Co jest takiego, co my powinniśmy z naszej strony zrobić? No to oczywiście wiele rzeczy moglibyśmy powiedzieć, co należy, jakie uczynki zewnętrzne czynić, ale to nie do końca też jakby dotyka źródła problemu. Tak mi się wydaje. W Ewangelii Marka, 10 rozdziale, czytamy takie słowa. Ewangelia Marka, 10 rozdział i wersety 26 do 27. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: któż więc może być zbawiony? A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział: u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe. Dobrze, wiemy te rzeczy. Wiemy, u Boga wszystko jest możliwe, mamy tą wiarę. No więc co, skoro u Boga wszystko jest możliwe, no to ja sobie mogę siedzieć z założonymi rękami. U Boga to jest możliwe, sprawa załatwiona, nie ma problemu. Otwórzcie, jak już jesteśmy w 10 rozdziale, werset 52. Jak to się odbywało? Jak to się powinno odbywać? A Jezus mu powiedział: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Zaraz też odzyskał wzrok i szedł drogą za Jezusem. I czytamy pewnym właśnie niewidomym, co do którego Pan Jezus mówi, że twoja wiara ciebie uzdrowiła. Z kolei rozdział wcześniej, Marka 9 rozdziale, w wersecie 22 czytamy: ale Jezus odwrócił się i ujrzawszy ją powiedział: ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Okej. Okay. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, w wersecie 29 czytamy takie słowa. Mateusza 9:29. Wtedy dotknął ich oczu i powiedział: według waszej wiary niech się wam stanie. Według waszej wiary niech się wam stanie. Jaka wiara ich uzdrowiła? Co takiego było w tym, że w tej ich wierze, że sprawiła, że stał się cud? Czyli coś, co nie było możliwe dla ówczesnej medycyny, poprzez słowo Chrystusa stało się rzeczywistością. Widzicie, mamy podobny problem. Nasz mózg został niestety przez grzech tak wypaczony, tak skrzywiony, że tam coś niestety mamy, te kabelki tak połączone, że po prostu często albo żyjemy w grzechu, albo popadamy w grzech, albo nie widzimy grzeszności pewnych rzeczy, które praktykujemy. I podobnie potrzebujemy pewnego uzdrowienia tej naszej głowy, czyli tego naszego serca. Biblia to często sercem nazywa. Czyli tym ośrodkiem naszych myśli, ośrodkiem tego, kim jesteś. Potrzebujemy tego uzdrowienia, tak samo jak ci ludzie potrzebowali, aby mogli przejrzeć, tak samo jak potrzebowali, aby ta kobieta, która miała krwotok, potrzebowała, aby ktoś z zewnątrz jakiegoś cudu dokonał. Lekarze już się tutaj poddawali. W liście do Hebrajczyków 11:1, gdzie czytamy o tym, czym jest wiara, czytamy, że... Tutaj przeczytam z Biblii Warszawskiej, bo tutaj pewien aspekt jest ciekawie wyłożony. Czytamy, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jako pewność tego, czego się spodziewamy. Czego my się spodziewamy? Oczywiście, czy to znaczy, że jeżeli ja sobie będę spodziewał, wezmę sobie łyżeczkę i będę się spodziewał, że ona się przegnie, ponieważ będę na nią patrzył i to jest ta wiara? No wiemy, że nie o to chodzi. Oczywiście wiara musi być oparta w Słowie Bożym, ponieważ wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Więc jak czytamy, jak mówimy w ogóle o wierze, to chodzi nam o wierze, która jest zgodna z tym, co powiedział Jezus. Z Jego Słowem, z Biblią. Rzeczy, które są zgodne z Biblią. Z Jego obietnicami. Tak? Ale niemniej jednak
Gdy ślepy przyszedł do Jezusa, miał pewność, że ten go uzdrowi. No przecież dlatego przyszedł do kontrowersyjnego nauczyciela. Dlatego przyszedł. Gdy kobieta dotknęła szat Jezusa, to miała pewność, że samo dotknięcie jego szat ją uzdrowi. Miała tę pewność. Była pewna, że on tego dokona. Czy on? Jego dotknięcie szat. Otwórzmy 1 Jana 5,15. Jakie to ma przełożenie na nasz problem, z jakim my się zmagamy? 1 Jana 5,15. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Czyli Pismo nas zachęca do tego, abyśmy mieli taką wiarę jak ten niewidomy lub jak ta kobieta z krwotokiem. Że gdy Go o coś prosimy, to już wiemy, że to otrzymaliśmy teraz. W co wierzysz, gdy przychodzisz do Jezusa? Czy gdy przychodzisz do Jezusa w modlitwie ze swoim grzechem, to wierzysz, że On cię rzeczywiście uzdrowi? Czy wierzysz, że dzisiaj jak przyszedłeś tutaj do kościoła, to wyjdziesz innym człowiekiem? To coś się rzeczywiście takiego zmieni, że będziesz kimś innym. Że przyszedłeś jako grzesznik, a wyjdziesz jako święty. Ja nie mówię, bo oczywiście wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale powiedzmy, postawmy sprawę jasno. Bądźmy grzesznikami nie dlatego, że żyjemy w grzechu, ale dlatego, że żyliśmy w grzechu i dlatego, że jakieś tam skłonności nasze ciało ma. Przeczytajmy Efezjan 1,4. Efezjan 1,4. Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Myślę, że często o tym zapominamy, patrząc tylko na nasze słabości, czy to znaczy na tą naszą niemoc, że często upadamy, że zdarzają nam się upadki, że no, wiele nam nie dostaje do tego ideału, jaki mamy w Jezusie, i zapominamy o pewnej rzeczy, że Bóg nam chce dać wolność od pewnych grzechów. Bóg nas wzywa. Patrzcie, On nas wybrał w Nim przed założeniem świata. Po co? Abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. No to jest niesamowite. Czyli Pan Bóg, Pan tutaj nas wybiera, abyśmy byli święci i nienaganni. Czyli ja to odczytuję w ten sposób, że możesz być nienaganny. Możesz być święty. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Często mówimy o tym, że Bóg patrzy na nas przez tą szatę sprawiedliwości Chrystusa, no nie? Czyli patrzy na nas tak, jak na swojego Syna. I to się zgadza. Gdy przychodzimy, wyznajemy swoje grzechy, Pan Jezus zdejmuje z nas tą szatę naszą splugawioną i daje nam czystą szatę, czystą, lśniącą szatę. I Pan Bóg teraz patrzy na nas, jak patrzy na swojego Syna. Ale czy ty patrzysz tak na siebie w tym momencie? Ale czy ty rzeczywiście patrzysz tak na siebie? Bo o co mi chodzi, że my czasem mamy coś takiego. Ja przynajmniej coś takiego mam, że przychodzę do Boga, mówię: Panie Boże, no wybacz mi, no znowu zgrzeszyłem, nie dałem rady, nie udało się i okej. I wierzę, że On mi wybaczył, ale czy wierzę, że On mnie uświęcił? Przecież co mówi Pismo, że On oczyści ze wszelkiej nieprawości? Nie? Czy wierzę, że mnie oczyścił? Że wierzę, że w tym momencie nastąpiła przemiana w mojej głowie i tak jak ten ślepy, czy tak jak ta cierpiąca na krwiotok, zostałem uzdrowiony? Czy patrzę na siebie, że jestem zdrowy. Mogę iść jako osoba, która nie ma z tym problemu, która jest innym człowiekiem. Nie? Czyli patrz na siebie tak, jak Bóg na ciebie patrzy. No. Ponieważ to, jak na siebie patrzysz, wpłynie na to, kim jesteś.
Jeżeli postrzegasz się jako kogoś, kto ciągle upada w grzech, będziesz grzeszył. Jeśli postrzegasz siebie jako świętego, będziesz starał się być święty. Powiesz tak, że przyjdzie myśl jakaś, pokusa, aby coś zrobić złego. Powiesz, ale zaraz, jak to? Ja przecież jestem święty, jestem chrześcijaninem, jestem naśladowcą Chrystusa. Jak ja mógłbym takie rzeczy robić? Wiele się zmienia od tego, jak siebie postrzegasz, jaką masz wiarę. Dlatego wiara jest kluczowa w uzdrowieniu. Wiara jest kluczowa w uzdrowieniu. Czyli jeśli postrzegasz samego siebie jako świętego, to stwierdzisz, jak ja mogę takie rzeczy robić? I podejmiesz ten bój z grzechem. Ja nie mówię, że raptem będzie wszystko ładnie, pięknie i różowo, nic cię nie będzie kusiło. Nie, dalej będzie kusiło, ale jako święty ja już teraz walczę, już, bo nie jestem osobą, która ma zwyczaj popadania w grzech. Jestem osobą, która ma zwyczaj walki z grzechem. I to walki na śmierć i życie. Mamy ten dar, że możemy być święci dzięki Jezusowi. Tylko korzystajmy z Niego. Chciałbym przeczytać fragment z Świadectw dla zborów. W ogóle niesamowicie się bardzo cieszę, że widzę, że jakiś czas temu, nie wiem kiedy, ale teraz dopiero na kampie zauważyłem, że jest do kupienia 9 tomów Świadectw dla zborów. Ja tam już od jakiegoś czasu gdzieś tam wersji angielskiej sobie czytam, jestem w drugim tomie i muszę powiedzieć, mocna, twarda lektura. Ale polecam przeczytać. Polecam czytać, bo naprawdę gdzieś zmienia życie. Przeczytam fragment. To jest z tego tomu, z tej części 18, chyba 54 rozdział. Mężczyźni i kobiety twierdzące, że są uczniami Chrystusa i przestrzegają przykazania Boże, muszą w swym codziennym życiu odczuwać prawdziwy niepokój ducha, żeby przejść przez wąską bramę. Tylko ci, którzy cierpią i ubolewają nad sobą, są tymi, którzy przejdą przez wąską bramę i ciasną bramę, która prowadzi do wiecznego życia, do pełnej radości i nieprzemijającej wieczności. Ci, którzy ograniczą wejście do wiecznego królestwa tylko do chcenia, nigdy tam nie wejdą. Całe życie chrześcijańskie wielu zostanie spędzone bez większego wysiłku oprócz szukania i jedynym tego rezultatem będzie niemożliwość przejścia przez wąską bramę. Myślę, że nie ubolewamy czasem nad sobą, ponieważ nie widzimy naszego grzechu. Myślę, że czasem pewne rzeczy sobie usprawiedliwiamy, że nie są jakieś takie bardzo złe. Że pewne grzechy, które gdzieś są popularne w naszych czasach, no, nie są jakimś taką rzeczą odrażającą dla nas. Więc nie prosimy o zwycięstwo nad nimi. Myślę, że wiele rzeczy na tyle gdzieś nas spowija, że na tyle nam się podoba, że tak naprawdę nie chcemy się z nimi rozejść. Nie chcemy ich zostawić. Mimo, że Duch Święty na nas ciągle nam powtarza. Gdzieś z tyłu głowy, żebyśmy te rzeczy zostawili. Dlatego no, nie dostajemy, bo nie prosimy, nie? Jak to Jakub pisze. Że proście, a dostaniecie. Mamy pewne wielkie zapewnienie. Przecież Bóg nie odmówi nam Ducha Świętego. Jeśli tylko chcemy być takiego Ducha. Jeżeli rzeczywiście chcemy posiadać Ducha Świętego. Czyli Ducha, który brzydzi się grzechem. Który... takiego ducha, jaki był w Chrystusie, który poszedł na krzyż i wolał być przybitym do krzyża, niż popełnić grzech. I do tego was zachęcam, bo to się wydaje takie, wiecie, ja to mówię, straszne rzeczy, ale przecież to jest po to, aby nam się żyło lepiej. To te rzeczy są nam dane po to, abyśmy my mogli, mieli tą taką, takie trochę zaparcia więcej, że spróbuję. Przecież Bóg to powiedział, On mnie miłuje, On życie za mnie oddał. No to nie ma nikogo, kto mi lepiej nie życzy. Kto lepiej o mnie nie dba. To jest tak, jak rodzice dają pewne zakazy, nakazy swoim dzieciom. Chcą ich pokierować. Czasem może troszkę surową dyscypliną. Przecież nie dlatego, że miłują, przynajmniej mówię o miłujących rodzicach oczywiście. Nie dlatego, że chcą się wyżyć na danym dziecku. Tylko dlatego, że chcą dla niego dobrze. I podobnie jest z naszym miłującym ojcem.
On chce dla nas dobrze. On dlatego nas czasem chce wziąć i potrząsnąć. Idziesz w złą stronę. Obudź się. Podejmij większą walkę. Będzie ci lepiej, jak zostawisz to, jak zostawisz tamto. Możesz teraz nie widzieć tego, że będziesz szczęśliwszy bez danej rzeczy, ale zaufaj mi, będziesz. Dlatego Jezus oddał swoje życie, abyśmy mogli być nienaganni i święci. Po to, abyś mógł się cieszyć tą pełnią w obfitości, pełnią życia w obfitości. Zwycięstwo mamy pewne, jeśli podejmiemy tą decyzję. Zwycięstwo mamy pewne, jeśli podejmiemy tą decyzję. Jak tutaj czytaliśmy w tym fragmencie z Mateusza, że niech ci się stanie według swojej wiary. Zachęcam nas, abyśmy tą wiarę naszą budowali, abyśmy mieli tą pewność, że Chrystus nam da zwycięstwo, no ale od nas też pewne rzeczy zależą. Amen. Thank you.